Znajdujemy się podczas gali KSW 53 Fight Code, a z nami jest Patryk Likus, który, jak się zdaje, spełnił chyba swoje jedno z największych marzeń. No na pewno, jest to kroczek taki w stronę moich marzeń. Plany są większe, ambitniejsze. No oczywiście nie osiadam na laurach. Za chwilę no, zrobię jakiś czas przerwy, może z 2 tygodnie. Nie, no raczej nie, 2 tygodnie nie, ale na pewno ponad tydzień wracam na salę i trenuję dalej ciężko, no bo trzeba się rozwijać. Patryk, miałeś, wydaje się, tą relatywną przewagę stąd, że walczyłeś już podczas gali Armia Fight Night, czyli na dosyć dużej gali. Powiedz, czy miało to dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, że byłeś już swego, powiedzmy, obyty z kamerami, czy jednak była ta presja trochę większa? Powiem ci, że presja jest zawsze. Gdyby jej nie było, no to nie wygrałbym walki. Przeważnie ci, którzy się nie stresują, no to potem przegrywają walki. Natomiast no dobrze mówisz, ponieważ ja również uważałem, że mam większe doświadczenie. Mimo że Cyprian stoczył 60 walk na Almie, no to tak naprawdę ja miałem to bycie z mediami. Ja rozkładałem siłę na 3 rundy, a Alma no to jest, no, jak dobrze wiecie, jedna runda i po walce. No, wystarczy włożyć wszystko, pójść na całość w pierwszej rundzie, no i wygrana walka. No. A właśnie zaskoczony byłeś, że rywal jeszcze w drugiej, trzeciej rundzie, pomimo takiego mocnego zerwania w pierwszej, miał jeszcze siłę, żeby zagrozić mocnymi takimi ciosami zamachowymi, które gdzieś tam przepuszczałeś. No ale ryzykowałeś też, przepuszczając te ciosy. Ostatecznie żaden z tych ciosów nie doszedł. Jak udało ci się uniknąć tej kanonady, którą w twoim kierunku rzucał rywal? Kurde, było naprawdę ciężko, natomiast no dużo robiliśmy tych zejść z linii ciosu z trenerem Mateuszem Gądkiem, moim trenerem właśnie od stójki, więc na to byliśmy również przygotowani. Natomiast no przyjąłem trochę, nawet powiem, że raz mnie podłączył, poczułem mocno, natomiast oddałem plecy, a tam już z autopilota naprawdę broniłem obalenia, jeszcze tym szlojderem przewróciłem i kontrolowałem dalej z góry. 3 razy ci się to udało podczas walki, tak. Także 3 na 3 obalenia, które twój przeciwnik próbował zrobić, skontrowałeś. No niebywała sytuacja, żeby 100% mieć skuteczność tych kontr. To podobno twoja popisowa akcja z tego, co mówił Adrian Kempa. Bardzo dobrze mówił, ponieważ no, dociążam tego Adika Kempę, bardzo często też na to lata, natomiast Adrian Kempa naprawdę najmocniej dociążał mnie w tych przygotowaniach. Te wszystkie rundy z takim dzikiem, który jest już obyty zawodowo, to naprawdę no, często zdarzało mi się na treningach wymiotować, bo Adrian Kempa, dobrze wiecie, jaki ma styl, jest naprawdę, walczy, kurde, no mega z niego dzikus, naprawdę najmocniej mnie zajeżdżał, dlatego jestem bardzo mu wdzięczny, wszystkim sparring partnerom, Szymkowi jednemu, Szymkowi drugiemu, każdemu sparring partnerowi z Matadores. Dziękuję. Powiedz, mam jedno pytanie, tak? Bo to był rewanż tak naprawdę. Jak ważne to dla ciebie było, że to jest ta walka rewanżowa? Bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy podczas Media Day, ty mówiłeś, że właśnie potrafisz się zmobilizować na tą jedną walkę. Na ile to było ważne dla ciebie, sama rewanżowa walka? Powiem tak, było to dla mnie bardzo, bardzo ważne, ta walka rewanżowa, ponieważ strasznie mi siedziała na głowie. Pamiętam też od razu po tej walce, kiedy Cyprian mnie udusił. Wstawał i powiedział mi tak ironicznie, no, to powodzenia na gali, bo jak już wcześniej wspominałem, mieliśmy razem walczyć ze sobą na Silesian MMA Challenge 3 miesiące przed tą galą właśnie. Spotkaliśmy się już amatorsko i powiedział mi to, siadło mi to strasznie na głowę, natomiast no potem się nie odbyła walka, także siedziało mi to cały czas na głowie, no i życzył mi powodzenia, no to spełniło się. No powiedz jeszcze. Patryk, pojawiały się takie głosy, że jeżeli ta walka trafi do parteru, to tam zdecydowanym faworytem będzie Cyprian, jeżeli będziecie się bili w stójce, no to tam jesteś faworytem ty. Powiedz, co bardziej cieszy, zwycięstwo na pierwszej walce zawodowej na KSW, czy to, że praktycznie załatwiłeś sobie tą wygraną właśnie przez te sprowadzenia i kontrolę z góry? Ciężko stwierdzić, no na pewno cieszy to i to, no, natomiast no nie powiedziałbym, że Cyprian będzie lepszy w stójce, Cyprian będzie lepszy w parterze, ja będę lepszy w stójce, ponieważ ja, tak jak wielokrotnie wspominam, trenuję przekrojowo, łączę wszystkie płaszczyzny i nie uważam, żebym odstawał w jakiejkolwiek płaszczyźnie od Cypriana, natomiast no debiut zawodowy w KSW chyba najbardziej cieszy. Rywal straszył w tej stójce, głównie rękami, ciosy to jest coś, na co ty musiałeś uważać, natomiast no ty również zaprzęgłeś do roboty kopnięcia niskie, z wyskoku obrotowe, no sporo było też ekwilibrystyki, która się udawała, bo wchodziły latające kolana, tam była nawet próba podcięcia. Czy to korzystanie z kopnięć też było dużym elementem gameplanu, no bo rywal miał nogę silną i na pewno troszkę to wyłączyło jego mobilność w późniejszych fazach walki? Przede wszystkim był plan, żeby kopać bardzo dużo kopnięć na łydkę, ponieważ no one najmocniej mi wchodzą, bardzo dużo kopać właśnie na łydkę, osłabić jego nogi, zwolnić go na tych nogach, żeby po prostu nie dawać mu się rozpędzać, stopować go tak samo
stopującymi kopnięciami, co jakiś czas dodać tam tą brazylijkę, która często wchodzi, natomiast no teraz w ogóle nie weszła, gdzieś tam śmignęła koło głowy, jedna na pewno obrotówka weszła na tułów. Ogólnie no to z tych kopnięć no uważam, że jestem w stanie zawsze prezentować większy arsenał, natomiast no teraz niekoniecznie wszystko wchodziło i to nie tak też, że przytuliła mi jakaś presja, że bałem się ryzykować, natomiast po prostu Cyprian też nie dawał mi takiego dystansu do tego. Czy wiesz już, jaka przyszłość Cię teraz czeka? Czy kolejna walka w KSW, czy pod banderą organizacji, w której też możesz występować? Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, jakie plany ma wobec mnie organizacja KSW. Natomiast no, jestem otwarty na propozycje, mam otwarty kontrakt, więc zobaczymy. Powiedz proszę jeszcze na koniec, czy te zapaśnicze zapędy wynikały z tego, iż to Cyprian starał się wchodzić w klin, czy jednak były takie plany, żeby w którymś momencie samemu zaskoczyć rywala jakimś zejściem do nóg? Powiem tak, wiedzieliśmy, że od 60 walk Cyprian robi ciągle to samo. Zdziwiło nas, że chciał naprawdę tyle czasu walczyć w stójce, my się obawialiśmy, że od razu będzie dążył do tego klinczu, na wariata będzie szedł taki, że tak powiem, zombie mood. Także to nas na pewno zdziwiło, a tak jak wspomniałem, wiedzieliśmy, co Cyprian będzie robił, wiedzieliśmy, że będzie robił to samo obalenie, którym mnie wtedy obalił, także przygotowaliśmy się z trenerem Patrykiem Szałowskim na tego właśnie Schroedera, który dobrze mi wychodzi, no i wchodził jak złoto, jak było widać. To co, życzymy Ci dalszych sukcesów, to była wspaniała walka i co, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję Wam panowie za to, że mogłem się pokazać przed mediami, bardzo się cieszę, że promujecie mnie i dajecie mi taką szansę, że tak powiem. Dziękujemy. Dziękuję również.